Witam bardzo serdecznie ze strony Janusz Jasielski i dzisiaj pobieramy Robloxa internetu. Będzie super. Dzisiaj odpalamy najpierw odpalamy internet i w przeglądarce piszemy Roblox Download Free. Okej. Okay. Piszemy Roblox Download Free. Klikamy Roblox Free Download tutaj. No i wychodzi ta strona na to. Klikamy Free Download. Okej. Okay. Dobra. Jak się nie uda, to robimy drugi raz. Klikamy zapisz plik. Czekamy, jak to tutaj dojdzie do tej ściałki. Klikamy roblox.exe coś. Uruchom. No i wyskakuje taka tablica, czy chcesz zezwolić się na tym, komputerze wprowadzenie na te. No i klikamy tak. No i tutaj za chwilę wychodzi to. No i tutaj mamy wszystko. I witamy w programie pobierającym Roblox. Ok, klikamy dalej. I mamy jak ten, by powiedziałbym, takie wirusy, na przykład jak Opera. To klikamy na pierwszy, czyli nie zgadzam się na pierwszego jakiegoś wirusa, żeby nie mieć wirusów na tym komputerze. To jest bardzo ważne nawet. I nawet trzeba czekać, jak się to pobierze. No i już się pobrało. Jest 100%, klikamy zakończ. I mamy Avast Free Antivirus, to też klikamy, bo to im widzicie, mamy już gotowe. Klikamy instaluj. Czekamy, jak to wszystko zrobi. Czekamy. No i tutaj mamy. No i tutaj mamy napisane po angielsku. Thank you for downloading. No i klikamy Roblox. No i dopiero już Roblox się instaluje. No i chwilę czekamy. Musimy chwilę poczekać, bo to kilka, ktoś tam potrwa, gdzieś kilka sekund, gdzieś ile minut, gdzieś. Właśnie dopiero czekamy. I jeszcze po instalingu, i to jest, mamy napisane po angielsku dużymi literami Roblox, instrukcje fali installed. No i klikamy OK. Dobra. No i najpierw wyłączamy to Mozilla Firefoxa, klikamy, no i zainstalowaliśmy oba Robloxy. Pierwszy Roblox to jest Roblox Studio i to jest jakokolwiek stworzenie własnej mapy do gry. I można tutaj do Robloxa dać jakiekolwiek gry. No i najpierw to ma chyba kliknąć. Jesteśmy OK, to mogę już wyłączyć. I następne, najpierw trzeba zrobić najpierw login. No i jakieś nieprawdziwe, takie mega nieprawdziwe. Na przykład damy, że to będzie taki, że dzień będzie po prostu drugi. I damy na przykład, że to będzie w roku 2011. No i tutaj mamy. Czyli jakokolwiek to dane takie nieprawdziwe. Następny jest taki, jak to nazwać, takie nieprawdziwe imię. No i na przykład my myślimy, że to będzie quest i dajemy jakieś liczby i już mamy. Na przykład wymyślamy dowolne hasło, nieprawdziwe hasło. Ja wezmę tak. No i kolejny jest gender. No i wybieramy, czy dziewczyna, czy chłopak. No i który gracz będzie? Ja wybieram, że tam będzie chłopak. I trzeba kliknąć, żeby tutaj wszystko było. No i klikamy sync up. I już mamy. I możemy to zachować. I już mamy.
Następnie mamy dostępne do Avatar, do Avatora, czyli tam będą już własne skiny. Najpierw mamy takie skin, ja dopiero wysuwamy wszystkie te niepotrzebne rzeczy. Okej. To musimy też, to też musimy. Okej. I następne robimy jakieś dowolne super rzeczy. No i jeszcze zamiast mieć takie ogromne łapy, czyli po prostu jak prostokąt, to robimy, aby nie było takiej. Musimy zamienić na to. No i to mamy. Najpierw trzeba zaraz to wybrać jakieś dowolne włosy. Kolejny musimy twarz, miał oryginalną twarz. I następne będzie już robienie, jakie będzie miał koszulę. No tym razem z tą gitarką. Okej. Następny będzie już spodnie. No i dopiero spodnie będą takie. Następne to jest taki bukowiek t-shirt, ale do końca no jest bukowiek potrzebny, ale w niektórych można. No i widzicie, no i te dowolne to już niestety będą potrzebne robuxy. Następnie robimy tak. To i właśnie okej, mamy clothing, okej, i mamy wszystko. Najpierw musimy zrobić kolor skóry. Zaraz na biały to damy na ciałowy. Właśnie zobaczymy wszystko. Okej, to wszystko jest, pasuje, bo okej. No i jaki będzie kolor? No i wybieramy ten i mamy własny skin. Wielki cześć, na razie, witajcie w kolejnym odcinku Iron Muscle by the Beach. Siemanko.